A teraz pora na fabułę. Bo chyba już żadnych misji pobocznych nie ma, bo ich wszystkie skończyliśmy na ten moment. Także fabuła. Dobra. Questik nazywa się Co jest w pudełku? Także zaczynamy. Wygląda profesjonalnie. Dziwne. Spidermanie, widzę, że znalazłeś mój punkt zwiadowczy. Kto mówi? Złe pytanie. Poprawne brzmi, czy rozbroisz podłożone przeze mnie bomby? Kolejny świr. Czy gość ma punkty zwiadowcze w całym mieście? Zajmij punkty zwiadowcze, wyzwań w mieście, ukończ wyzwania, by zdobywać rzucone wyzwań. Aha, czy kolejne zadania poboczne, w sensie znajdźki. Whatever. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Naprawdę. Widać, kto jest prawdziwym widzem, a ja nie przychodzę do gry, tylko że... Chyba, że to kulki. Aha, okej. Okay. Dzięki chyba. Ten sam sprzęt, co u faceta od drona. Ale tym razem namierza bomby. I lada chwila wybuchną. Muszę się śpieszyć. Dobra, misja na czas. Nie cierpię. Ale zrobimy. Spróbujemy zrobić. Muszę szybko rozbroić te bomby. Okej, te mamy z głowy. I like it, misje na czas, naprawdę. Mówiłem wam już o to? Że mówię nam takie misyjki? Czy niezbyt? Bo nie pamiętam. No, czemu ty tego nie... Dobra, jeszcze jedna. O nie, najgorzej! Ale straciłem teraz czasu, głupio. No bez jaj! No bez... fucking jaj! No nie mogę, no nie wytrzymam. No trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. 10 sekund! Ta gra jest głupia. Jezus Maria. Jezus Maria na farcie. Dobra robota, ale za bardzo się wychylasz podczas rzutu. To zmniejsza celność. Dla ciebie to jakaś chora gra? Gierki są dla dzieci. Ja jestem profesjonalistą i tyle zarabiam. To twój klient marnuje pieniądze. Wiedza potrafi być cenniejsza od pieniędzy. Obserwując cię, wiele się dowiedziałem. Okej, okay. Kolejny jakiś psychol. Uwielbiam. MJ, znalazłaś coś o tym Izaku Delaney'u? Zobacz zdjęcie, które przesłałam. Który to Delaney? Nie wiem, chyba będziesz musiał tam pójść i się przekonać. Dobrze, że już mam kostium. Okej, okay. Poród do szkoły, znajdź Delaney'a na terenie S-u. S-a. No to lecimy. Wiesz, co w tobie lubię? Aha. Ciągle się rozwijasz. Wielkie dzięki, panie psycholu. Możesz mi mówić Taskmaster. Taskmaster, bo co? Bo walczysz z tasakiem? Grupa najemników popełnia przestępstwa w całym mieście. Ci najemnicy nie są przypadkiem twoimi ludźmi, prawda? Nie. Wiem tylko, że dostaną grubą kasę za tę robotę. No chyba, że ich powstrzymasz. Co będziesz z tego miał? Ja mogę oglądać i się uczyć. W mieście można teraz znaleźć nowe rodzaje wyzwań. Aha. I pewnie trzeba je wszystkie skończyć, żeby zrobić grę na 100%. No to sobie zrobię chyba już poza live'em. Albo na ten, albo na osiągnięcie na Steamie. I odebrany telefon od cioci. Peter, rozmawiałam z mamą Milesa. Była zachwycona tym pomysłem. Ta biedna kobieta ukrywa smutek, żeby mieć siłę dla syna. Potrzebuje czasu, żeby oddać się żałobie, a on musi poczuć, że ma po co żyć. Twoja propozycja była bardzo rozważna. Ben byłby z ciebie taki dumny. O. Jak romantycznie się zrobiło. A teraz wracamy do fabułki, czyli... szukanie dalszego Lee, pewnie.
Impreza na Halloween. Nie muszę się przebierać. O, w sumie klimatycznie nawet. Jeleni przebrał się za jednego z moich głównych wrogów. Sprawdźmy, kogo wybrał. Ej, w sumie klimatycznie. Bo nie tak dawno był Halloween. Teraz mamy w grze Halloween. Nice. O, tutaj mamy bardzo ładną... cześć pani czarownico. Niezłe masz... wygibasy. Dlaczego jesteście tacy wredni? Próbuję wykonywać swoją pracę. Kilka tej osób było, nie? Dobra. Wszyscy są przebrani. Doskonale. Ale Spider-Manu tutaj w ogóle jest. Witch Brew. O Jezu, gdzie on może w ogóle być? Dostałem propozycję pracy w Delaware. Delaware nie ma problemu. Ej, patrzcie, jesteśmy braciaki pajęczaki. O, to może być ty na przykład. Przepraszam, doktor Delaney? O, Spider-Man, wnuk. Tym razem mnie nie schwytasz. O nie, dym. I co ja teraz pocznę? No, szukaj teraz... To twój koniec, Spider-Manie! O nie, to jest ten! Który z nich to prawdziwy ja? To jest pokój z lustrami, ta? Teraz cię mam! Ej, co z tobą? Pracowałam nad tym hełmem cały tydzień. Muszę odszukać doktora Delaney'a. Imprezuję gdzieś tutaj. Kim jesteś? Bohater sąsiedztwa, Spider-Man. Mądrala. No tak, w sumie teraz nie wierzy mi, bo jestem przebrany, a to jest bal przybierańców, te sprawy, niestety. Chyba wygląda okej. Well. Widzisz, teraz trzeba pomyśleć dosłownie nad tym, żeby mi da VIP-ka dać? Widzę pęknięcie. Udam, że tego nie widziałem. Aha. Okej. Naróbcie hałasu! Jak tam się dostać? Rzucający cukierki to doktor Delaney? Muszę się dostać na górę. Czemu nie mogę w ogóle się dostać poprzez sieć? Tutaj! Tutaj! A dupia, muszę schody znaleźć. Jak się tam dostać? Nie mogę? A jak ja mam tam się dostać bez kitu teraz? Ale czegoś tego nienawidziłem na PlayStation, jak grałem w giereczki tego typu. Szukania wejścia na górę. Najgorsza możliwa rzecz. O, chyba znalazłem schody. Albo nie. Dobrze! Jak tam mam się dostać? Robię hałas! Może być doktor Delaney. Jak się do niego dostać? Zrobiłem hałas! O! Nieważne. Szukam Isaaca Delaney'a. Pewnie wywija na parkiecie. To on. Jaszczur w kitlu. Ale ma kocie ruchy. Albo... Dobrze! Jaszczurze ruchy. Hej! Tutaj! Tutaj! Okej. Dobra. Panie Delay. Ej, patrzcie, to pajączek. Jestem jednym z twoich nemezisów. Musimy walczyć. Później. Co jest, pajączek mięczaku? Boisz się mojego potężnego rogu? Hej, a wy to kto? O nie. Walcz go, Spider-Manie! Co do diabła? Orzesz, kurde no! Bierz go, Spidey! Tak! Czego chcecie? Dobra, trzeba ratować typa. Bo tylko on chyba może wiedzieć o tym całym oddechu diabła. Dobrze, no trzeba go ratować. Bo to chyba o to chodziło, nie? O tym dotorkiem. Bo się pamiętam. Nie, nie tak ostro! Powiedzcie, czego chcecie!
To wy głupi, tak? Spluwy nie są prawdziwe. Do tyłu, już! Zostaw go! Cyk. No i kolejny pojedynek z diabłami. Wow! Tuż by się spodziewał. I to jeszcze w takim malusieńkim pomieszczeniu. Będzie się ukrywać. Nie zabijaj nas! Będzie się totalnie ukrywać teraz przed nimi. No, ten gościu z biczem mnie irytuje. Tak delikatnie. Tak odrobinkę tylko, nie? Żeby nie było. Ten zasrany biczownik się znalazł. Maszek, kurde. Gościu. No, jak on mnie dorwał? Dobra, daj te bicze. Mam cię w dupie, gościu. Nie ma tak dobrze ze mną. No nie utknąłem! Ała, 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 ała. Dobra, masz tutaj bombę. Przyklej się, albo nie. Powiedziałem, przyklej się. Dziękuję. Nieposłuszni ci przeciwnicy, naprawdę. Nie wiem, kiedy przestać. Wszyscy cali? Tak. Dobrze. Hey, Nervix. Wesołego Halloween. Jej! Wesołego Halloween. Dobra, na górę teraz. Cyk. Na górę czy na... Gdzie mam teraz iść? Moment, halo. Góra, bo mi nie ułatwiasz. A, to wentylacja po prostu. Nieważne. No tak, w sumie. Najlepszy przyjaciel Spidermana, wentylacja. I mnóstwo przeciwników do pokonania. Może nastrojowe oświetlenie. Wyłącz światło używając elektrosieci. To jest tyle? Chyba ja. A cześć, Pączek. Bardzo dobrze, powiem ci. Nie! Chciałem to zrobić i na... Okej. Okay. Nie zauważył. Ej, bez jaj, to nikt nic nie widzi. Jak zwykle, na każdym fucking razem. Czemu ja zawsze się muszę odzywać w najmniej odpowiednim momencie? Dobra, weź tam, typie. Się do ściany przyklej. Dziękuję. Ale posłuszni dzisiaj są ci przeciwnicy, naprawdę. Dokąd zabrali Dylania? Impostor wentuje. No cóż, głupio wyszło. Musi być jakieś inne wejście. Co im w ogóle nie widać? Ani trochę mnie nie widać, jakby ktoś pytał. Dokąd mnie zabieracie? Naprawdę, nie widać mnie ani odrobinkę, że sobie po prostu po tym, po oknie latałem, gdzie tam. Ale wiecie, maski mają to do siebie, że czasem ograniczają pole manewru. Także... Kim jesteście? Zacząłeś z kimś pracować w laboratorium Oscorp. Skąd o tym wiesz? Nie mam na to czasu, Isaac. Podaj nazwisko. Koniec zabawy, Lee. Że jednak nie koniec. What
nazwisko? Doktor Morgan Michaels. Dziękuję. Nie! No dobra, także sytuacja fajna, albo nie fajna, bo nasz śmiertelny wróg poznał nazwisko, doktorka, także kolejne bezpieczeństwo, kolejna osoba niewinna może ucierpieć, kto by się spodziewał, ale w ogóle fajną moc ma Lee, że powiedział, w takie... Chłop sobie przyjmuje chyba energię ludzką, po czym tworzy wielkie fale energii, dzięki czemu może jakby ten, nie? Tą mega falę zrobić. W sumie fajnie to wyglądało. Gekon padł? No cóż, w końcu padł Gekon. Dla niektórych dobrze, dla niektórych niedobrze, nie? Jak to tam uważa? To już wszyscy. Muszę znaleźć Lee. Dobra, także poszukiwania Lee ciąg dalszy. Może zdążymy go jeszcze dogonić. Albo nie. Aha. Zadyma! Muszę ich jakoś powstrzymać. Dobra, wszystkich tutaj, kurde. Przepraszam! Bijemy niewinnych ludzi! Jezus Maria, Spider-Man złoczyńca! Do czego to doszło? Co ten Lee im zrobił? To jest w sumie troszeczkę takie... dziwne bić niewinne osoby. Uwierz mi, to dla twojego dobra! Która się dziwnie teraz tym płyn. Znowu on. O nie, to jest wytrzymały skurczy bąk. No nie, najgorzej. Nic ci nie będzie. Ale wytrzymały, bez kitu. Masz tej kurde dynią i nie denerwuj. Ała. No ała. Bije mnie jakiś... No nie, jeszcze utknąłem. No ja sobie robicie. Chłopie, uspokój się. Pogadajmy o tym przy kawce, herbatce, te sprawy. Albo będę robić ciebie jednorożca, dosłownie. Nie przenosi. Yuri, pomóż mi. Dostałam zgłoszenie o strzałach na ISU. Tak, to ja. Wyjaśnię później, ale teraz musisz znaleźć doktora Morgana Michaelsa. Martin Lee chce go dopaść. Przyjęłam. Dobra. Okej, misja wykonana. Powrót do szkoły ukończono 3000 expa, czyli powinien być po poziom. Spidermanie, kto to jest ten doktor Michael? Dokładnie tak. Chyba jest głównym naukowcem pracującym nad oddechem diabła. Znaleźliście go? Tak i nie. Sable mówi, że trzymają go w jakimś bezpiecznym miejscu w mieście. Ale nie chcę zdradzić, gdzie. Myślałem, że współpracujecie. Ja też. W porządku. Mam pomysł, jak go znaleźć. Dam znać, jeśli się uda. Dobra, trzeba teraz ratować typa, kurde. Ratujemy gości. Spider-Man powinien iść do ich do ziemi albo ściany czy czegoś przykleić. No bo czasem to... Robi to, tylko czasem to dziwnie działa, szczerze powiedziawszy, bo... Na niektórych przyjemników trzeba jedną sieć użyć, a na niektórych troszeczkę więcej. To jest... Czasem dziwnie to zrobione po prostu, szczerze powiedziawszy. Kiedy Kukoro? W swoim czasie. Hej, znalazłeś doktora Delaney? Tak, ale Lee też. O nie, co się stało? Lee go zaraził i zmusił do samobójstwa. Straszne. Musimy go powstrzymać. Musimy. Zanim Delaney zginął, podał Lee nazwisko. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Kto to?
Nie wiem, ale pewnie pracuje przy oddechu diabła. Dowiedziałaś się z tej teczki czegoś o oddechu diabła? Tak, słuchaj. Parę lat temu Osborne zwrócił się do Fiska z prośbą o dyskretne zbudowanie laboratorium. Tajne laboratorium? Na oddech diabła? Jeśli jest tak niebezpieczny, jak myślimy, wszystko ma sens. Gdzie ono jest? Nic tu o tym nie ma. Osborne kazał Fiskowi wszystko usunąć. Mam tylko faktury z Fisk Construction opłacone z prywatnego konta Osborna. Znając Fiska, zachował je, żeby móc szantażować burmistrza. Wszystkie ślady prowadzą do Normana Osborna. Chyba pora złożyć mu wizytę. Wątpię, że cokolwiek ci powie. Nie zamierzam go pytać. No i wszystko jasne. Dobra, zapiszemy grę. Żeby się tutaj nic nie spartoliło. Bo ta gra lubi czasem partolić save'y, niestety. Bardzo lubi. I co? Chyba fabułka. Trzeba dalej, kurde, chronić niewinnych. Chronić i służyć, jak to mówią, nie? W policji. Albo nie, w wojsku czy w policji, nie wiem. Chyba w policji, tak mówią. Chronić i służyć. Także Spider-Man chroni i służy. Raczej tylko chroni. Dobra, tędy mogę się dostać do gabinetu Osborna. Nie mogę tam wejść, dopóki nie wyłączę modułów bezpieczeństwa. Ale jeśli mnie zobaczą, zamkną cały budynek. Czyli co? Znajdź moduł bezpieczeństwa w Osborne Tower. Sieci bezpieczeństwa z zewnątrz. Ej, misja na cicho. Na pewno mi się uda za pierwszym razem. Są kable sieciowe. Po nich trafię do modułu bezpieczeństwa. Ale to jest tutaj, a przecież... No i proszę, moduł bezpieczeństwa. Aha. Wygląda na to, że są cztery dookoła budynku. Dobra, pierwszy rozwalony. To powinno ułatwić sprawę. Co jest? Ochrona, meldujcie. Oddział Sable Alpha w gotowości. Wygląda na problem z prądem. Rozumiem. Zostańcie na zewnątrz, a my spróbujemy to naprawić. A już myślałem, że będzie łatwo. Okej, okay, drugi. To mi przypomina misyjkę ze Spidermana z 94 roku. I to samo, musieliście takie coś robić, tylko że chyba wtedy się uciekało od tego. Wtedy się chyba uciekało od policji bardziej, a nie od ochrony, ale powiedzmy, że podobny. Podobny motyw by został zawarty. Do wszystkich oddziałów. Chyba mamy problem z oprogramowaniem. Wzywamy specjalistę. Przyjąłem. Dalej przeczesujemy teren. Strasznie to długie to jest. Jest drugi moduł. No czemu ja tego nie mogę... A. Co? Agenci, ktoś przejmuje jeden z naszych podsystemów. Nie wydaje wam się, nic się nie dzieje. Uruchamiamy protokół Delta. O nie. Man, już dosłownie wszyscy mają drony. Oczywiście, teraz będzie jeszcze trudniej. Jak sytuacja? Na zewnątrz jest czysto. Teren czysty. Czyli nawaliło programowanie? Nie wiemy, badamy... To tylko programowanie, przejmujcie się. Naprawdę, nie ma czym. O fuck. To tylko wasze oprogramowanie nawaliło. To nie jest jakiś tam wielki, zmutowany pająk, który mam... O fuck! Mam łazi po budynku. Nie, gdzie tam? To tylko oprogramowanie. Istnieje niewielka możliwość, że mamy intruza. Nie, no jaki intruz? O czym mówicie teraz? Przyjąłem centrala. Są tylko w waszych wyobrażeniach, naprawdę. Nie przejmujcie się. Róbcie, co do was należy. A mną się totalnie nie przejmujcie. Cholera, kolejny podsystem się wyłącza. Dobra, trzeci chyba, z czterech. Niech ktoś zajrzy na 85 poziom. Przyjąłem. Ptaszek poleciał. No i jeszcze helikopter. Świetnie. Muszę spadać. Hej, MJ. Jestem trochę zajęty. Streszczę się. Chyba wiem, gdzie szukać Charlesa Standisha. Jeśli się z nim spotkam, powinnam go nakłonić do mówienia. Skoro wiedział o Delaney'u, pewnie wie też coś o Michaelsie. Okej. Okay. Tylko nie rób niczego ryzykownego. Skoro mowa o ryzykowaniu, muszę znaleźć ostatni moduł. Teraz tutaj na górę. I to będzie jest tutaj. Ostatni.
A nie było tak źle. Ale kiedyś te gry wydawały się naprawdę trudniejsze niż teraz. Niestety. Nieźle. Teraz mogę się dostać do gabinetu Normana i poszukać informacji o Morganie Michaelsie i o oddechu diabła. Niestety, nie, kiedyś te gry były trudniejsze, zdecydowanie. Czy mamy zamykać? A teraz jest... Jeszcze nie. Pan Osborne jest łatwo. Ale szukajcie dalej. Ktoś na pewno tam jest. Nie, nikogo tu nie ma poza pająkami. Dokładnie. Nikogo tu nie ma poza innego zbutowanego pająka. No i znowu kanalizacji, no kurde, no. No masakra jakaś to. Jest jakaś po prostu masakra. Kanalizacje. Przynajmniej po prostu tutaj to kanalizacje. Jestem krok przed tobą, Wilson. Moi ludzie przetrząsnęli twoje radę. Jakiego Spidermana chcą. Chcesz ujawnić naszą umowę? Cóż, twoje słowo przeciwko mojemu. A to nie ja siedzę za kratkami. Zaraz. Norman rozmawia z Wilsonem Fiskiem? Posąg Nio? O czym ty mówisz? Posąg Nio z domu aukcyjnego. Rozmawiają o teczce, którą znalazła MJ. Kto ma teczkę? My ją mamy, ale było w niej za mało danych. I właśnie dlatego dokonuje nieco bezprawnego, ale moralnie uzasadnionego włamania. Ty nadęty sukinsynu! Kłamiesz! To są węta, nie kanalizacje? Jeden pies. Wiemy, że macie z Fiskiem laboratorium oddechu diabła, ale nie mamy pojęcia, gdzie ona jest. Ani co ma z tym wspólnego Michaels. Jeden piernik, Biff, jeden piernik. Nie znam odpowiedzi. O to tylko się czepiasz. Dobra. Skorzystaj z komputera Normana Osborna. Bieramy dane. Projekt GR27. Doktor Morgan Michaels jest głównym badaczem, ale lokalizacja laboratorium jest wymazana. Dobra, następne zdjęcie. Automatycznie sterowany CRISPR. Gdyby to faktycznie działało, mogłoby wyleczyć każdą chorobę genetyczną. Mukowiscydozę, choroby Huntingtona. Szok. Nice. Tutaj nic nie ma. Zostawiają na myszach. Wszystkie myszy umarły. Nie spoczywają w pokoju czy coś. Ciary. Co to jest? To są te myszy? Co? GR27 to oddech diabła. Ma leczyć choroby, ale w obecnej formie jest jak broń biologiczna. O, w dupę. Czemu? Ej, nie wiem jak wy, ale w każdym praktycznie filmie główny bohater musi pokonywać właśnie, albo ogólnie bohater filmu, musi powstrzymywać jakiegoś psychola od właśnie takich broni biologicznych, nie? Ale takich filmów już było, na takiej podstawie. Naprawdę. No i tutaj to samo zostało to... w ten sposób zrobione. Doktor Michaels nosi jedyną próbkę zawsze przy sobie. Dlatego Lee chce go dorwać. Znajdziemy Michaelsa, znajdziemy oddech diabła. No i wszystko jasne, dobra. Ratujemy tego Michaelsa. On jest kluczem. On jest kluczem do wszystkiego. Hej, co tam? MJ, posłuchaj. Oddech diabła wcale nie miał być bronią. To lek na zaburzenia genetyczne, ale póki co jest niedopracowany. Zamiast uzdrawiać ciało, rozdziera je. Musimy odnaleźć doktora Michaelsa. Nie wierzę, że Sable zdoła powstrzymać coś tak groźnego. Mam pewien trop. Charles Standish jest w placówce Sable w Central Parku. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się Michaels, to właśnie on. Próbuję do niego dotrzeć. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Zakraść się do bazy przy Sable? To nie jest dobry pomysł. Lepiej wrócę do Central Parku. Dobra. Nieproszony gość spotkał się z MJ w Central Parku. I co, będziemy musieli po raz kolejny ten? Misję na cicho zrobić sobie? Z nią? Z gadającą się? No cóż. Ale historia zaczyna się naprawdę porządnie rozkręcać, szczerze powiedziawszy. Wydaje się, że doktor